Staram się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego jeden z najwybitniejszych polskich pianistów, który w pierwszej połowie XX wieku praktycznie grał z najwybitniejszymi dyrygentami świata, Kusewicki, Toscanini. To są te nazwiska, które świadczą o tym, jakim wielkim autorytetem cieszył się w świecie pianistycznym Jan Smetana. W Polsce został całkowicie zapomniany. Nazywam się Andrzej Kucbała, jestem emerytowanym nauczycielem muzyki, dyrektorem Bielskiej Szkoły Muzycznej. Przez 35 lat pełniłem tę funkcję. Dyrygowałem, założyłem i dyrygowałem swoją szkolną orkiestrę symfoniczną, z którą nagrałem ponad setkę utworów, z tego ponad 60 możecie Państwo znaleźć na YouTube pod moim nazwiskiem. Natomiast teraz na emeryturze zająłem się pisarstwem. Staram się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego jeden z najwybitniejszych polskich pianistów, który w pierwszej połowie XX wieku był najbardziej znanym pianistą świata, który grywał w największych salach koncertowych świata, w najodległejszych zakątkach świata, od Laponii, poczynając na wyspach Fidżi, Hongkongu, Australii, Nowej Zelandii, Japonii, południu, absolutnie południowych rejonach Brazylii, Argentyny, Kanady. Właściwie nie ma miejsca na świecie, w który nie grałby swojego recitalu i koncertu. Dyrygował on praktycznie grał z najwybitniejszymi dyrygentami świata, Kusewicki, Toscanini. To są te nazwiska, które świadczą o tym, jakim wielkim autorytetem cieszył się w świecie pianistycznym Jan Smetterlin. W Polsce został całkowicie zapomniany. I chcę przywrócić, pisząc książkę biograficzną o nim, chcę po prostu przywrócić pamięć polskiej pianistyce przede wszystkim, bo na to zasługuje. Czytając setki zamieszczanych recenzji w najpoważniejszych czasopismach amerykańskich, zarówno specjalistycznych, jak i takich codziennych, jak New York Times, czy Washington Post, czy londyńskich wszystkich, we wszystkich tych krytykach pojawia się jedno słowo. Czarodziej fortepianu, duch Chopina. Tak był określany. Jego koncerty były wysprzedawane na 3-4 miesiące co do miejsca przed jego recitalami, bez względu na to, gdzie występował. To była legenda pianistyczna. Był oceniany jako najwybitniejszy odtwórca muzyki Chopina. Ale oczywiście on sam nigdy się nie uważał za tego genialnego twórcy muzyki Chopina, bo równie kochał muzykę hiszpańską, a przede wszystkim bardzo mocno wspierał Karola Szymanowskiego. Od 1910 roku, kiedy się poznali, do śmierci Szymanowskiego w 1937 roku żyli w głębokiej przyjaźni. Cała korespondencja, którą przestudiowałem pomiędzy Szymanowskim a Janem Smetterlinem, świadczy o tym, że to była przyjaźń dozgonna, przyjaźń oparta o wzajemnym szacunku, nawet powiedziałbym głębokiej takiej miłości człowieka do człowieka. Szymanowski, który był absolutnie niedoceniany w Polsce i zmarł przecież w Lozannie, można powiedzieć, że tylko i wyłącznie dzięki wsparciu finansowemu Jana Smetterlina mógł umierać z godnością w klinice w Lozannie, bo wspierał go właśnie finansowo i przesyłał pieniądze na utrzymanie go w Szwajcarii Karola Szymanowskiego Jan Smetterlin. To
Oprócz tego Smetterlin był absolutnym propagatorem utworów Szymanowskiego na całym świecie. Ja nie spotkałem programu, w którym nawet jeżeli w zawartości programu nie było recitalu czy koncertu utworów Szymanowskiego, to nie spotkałem w zapisach później w recenzjach czy sprawozdaniach, żeby on na bis nie zagrał jakiegoś mazurka czy etiud Szymanowskiego. Dlaczego się zainteresowałem tą postacią? Historia jest wręcz filmowa. Do mojego gabinetu dyrektora szkoły wtedy bielskiej zapukała sekretarka i przedstawiła mi, że chce ze mną koniecznie rozmawiać pani bardzo dystyngowana, która nie mówi po polsku, ale chce koniecznie rozmawiać z dyrektorem szkoły. Weszła do mojego gabinetu, przedstawiła się jako Lilian de Arias. Przedstawiła się, że jest siostrzenicą ze strony żony Smetterlina i że Jan Smetterlin był jej wielkim przyjacielem, wujkiem, opiekunem, który ją praktycznie wychowywał. I ona chciała zobaczyć, wrócić do miejsca, w którym on się urodził, bo Jan Smetterlin urodził się w Bielsku. I stąd jakby podwójne moje zainteresowanie jako bielszczanina i pianisty, który wyrósł na światową potęgę, był bożyszczem publiczności w tych latach i który urodził się w Bielsku. I stąd moje zainteresowanie tą postacią, która w Encyklopedii Muzycznej w Polsce znajduje tylko i wyłącznie dwuzdaniową wzmiankę, że był taki pianista, że się urodził w Bielsku i że zmarł. Nie znalazłem afisza, nie znalazłem programu, w którym był jego życiorys, gdzieby on nie podkreślał, że jest polskim pianistą. Mimo że od 1925 roku, w związku z tym, że się ożenił z Lady Edith, to posiadał obywatelstwo angielskie, co zresztą nawet list Chamberlaina podkreślał tam, że jakby jest związany przede wszystkim z Polską, ale jest również obywatelem brytyjskim. Natomiast on zawsze uważał się za największego patrioty. W 1915 roku wstąpił ochotniczo do Legionów Polskich. Przeszedł cały szlak bojowy z Legionami Piłsudskiego. Rozstał się z wojskiem w stopniu porucznika kawalerii w 1923 roku. No. I tak na dobrą sprawę ta wielka jego kariera pianistyczna rozpoczęła się w 1920 roku, a ze względu na to, że po prostu studiował pianistykę u jednego z najwybitniejszych pedagogów w wiedeńskiej szkole Leopolda Godowskiego. To jest oczywiście ciągle zbieranie materiałów. Na szczęście udało się pozyskać z archiwum Międzynarodowego Archiwum Pianistycznego w Baltimore. Całe archiwum. Udało się skopiować wszystkie dokumenty. Tego jest po prostu setki. No i to wymaga po prostu prześledzenia, przetłumaczania, przeanalizowania, więc to zajmuje bardzo dużo czasu. Ale mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o zaawansowanie nad tą książką, to tak oceniam, brakuje nam jeszcze, bo to piszemy wspólnie z moją byłą absolwentką, która jest profesorem na Uniwersytecie w Missouri, Aneta Panusz, z Domu Prośniak, tak się nazywała jako nasza uczennica, nasza absolwentka. Ona jest absolwentką Akademii Muzycznej w Krakowie, później kończyła jeszcze studia w Stanach Zjednoczonych i w tej chwili pracuje jako profesor na Uniwersytecie w Minnesocie. Bo chcemy tą książkę wydać zarówno w języku angielskim w Stanach Zjednoczonych, jak i w języku polskim w Polsce, bo takie jest zamówienie zresztą tego Instytutu Muzycznego. Więc chcemy to zrobić dwukierunkowo. Stąd pracujemy razem nad tą książką i myślę, że uda nam się może do lata, może do września
zakończyć. Pracujemy bardzo intensywnie.